au nom du maire de la commune du Chauveau, monsieur Marek Mikulec, je voulais souhaiter la bienvenue à notre pique-nique africain. Szanowne panie, piękni panowie, w imieniu wójta gminy Wierzchowo witam państwa bardzo serdecznie na naszym pikniku afrykańskim. Ja już myślałem, że pani dyrektor będzie kazała mi tłumaczyć. Niestety bym tego nie zrobił, ale witam was bardzo serdecznie. Witam naszych gości z Senegalu. Mam nadzieję, że miło spędzimy dzisiaj czas. To dla nas jest również nowe doświadczenie, także wspólnie z wami będziemy przeżywać na pewno na tym samym poziomie. Życzymy miłego popołudnia. Szanowni państwo, w Afryce taniec i muzyka są integralną częścią codziennego życia. Każdemu wydarzeniu odpowiada określony rytm. Przekazywanie tej wiedzy pozostaje ustną tradycją, utrzymywaną po dziś dzień przez członków afrykańskich społeczności. Niezwykłe bogate kulturowe bogactwo zachodniego wybrzeża Afryki przybliży nam Sali Welingara. Prawdziwe etniczne piękno, szczerość przekazu i jego autentyczność, a do tego niepowtarzalna pasja, z jaką artyści prezentują swą kulturę, sprawiają, że ich występy ogląda się z zapartym tchem. Sali Welingera to wieś, której tradycję przekazują tancerze i bębniarze. Nie ma w ich przekazie scenicznej rutyny. Jest afrykańskie święto, w które włączają się wszyscy słuchacze bez wyjątku. A ja teraz poproszę pana Grzegorza Szczepaniaka i tylko powiem, zanim oddam głos, że to nasze afrykańskie święto jest zorganizowane z powodu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Także gościmy tutaj Meksyk na naszym terenie, gościmy Senegal. Rzeczywiście, w tym roku zaczynamy trochę eksperymentalnie taką zabawę w festiwal. Ja od 18 lat współpracuję przy ogromnym przedsięwzięciu, które jest realizowane w Legnicy. Ten festiwal nazywa się Świat pod Kyczerą. Robią go Łemkowie. Wymyślił go jeden z nich, Jerzy Starzyński. Wybitna, niesamowita zupełnie postać. I te dwa zespoły przyjechały już właśnie na ten festiwal. Razem z nimi i z Jerzym podjęliśmy decyzję, że przyjeżdżamy do was, że chcemy pokazać tę wyjątkową kulturę. Balet Veli Selingara to zespół niesamowity zupełnie. To było objawienie tego festiwalu w Legnicy, który zakończył się w niedzielę. I dlaczego tak się stało, to państwo sami zobaczycie i ocenicie. Jak mówiła pani dyrektor, nie trzeba tu się spodziewać tego, do czego jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni, czyli takiej scenicznej poprawności, układów. Balet Sali Welingara, nasi przyjaciele z Afryki, z Senegalu. Guys, ready? Let's go!
Skąd się ta wielka postać wzięła? To jest w ogóle szef zespołu Kalifa. Hello, Kalifa. Kalifa jest strażnikiem. Tu dziewczyny raz jeszcze. Kalifa jest strażnikiem, ponieważ wsie w Senegalu, w Afryce Zachodniej, no, między sobą walczyły, jak można sobie przypuszczać. I niektórzy wymyślili właśnie takie postacie, które odstraszały. On ma odstraszać przed przeciwnikiem. No jak widzicie, potrafi być groźny. Tu oczywiście z uśmiechem, tutaj oczywiście uczestniczy w animacjach, tutaj oczywiście jest przyjazny, ale potrafi być też groźny, bo tym kijem może trochę łupnąć kogoś, jak za blisko podejdzie. Dziewczyny, jak zauważyliście Państwo, no, nazywamy to czasami niesłusznie dzikim tańcem, tak? To jest trochę dla nas taka rzecz, która w naszej kulturze jest uznawana za dziką. Nie w Afryce. One prezentują się, że są pełne wigoru, że są silne, że można im zaufać, można z nimi założyć rodzinę. Stąd te tańce. Jest to zupełnie inna kultura niż ta nasza, ale ten festiwal, jak każdy inny folklorystyczny festiwal, jest po to, żebyśmy poznawali inne kultury, żebyśmy z nich czerpali coś dla siebie, żebyśmy próbowali zrozumieć innych ludzi. Jeszcze na koniec tego wystąpienia mojego kilka słów, bo nie wiem, czy Państwo słyszeliście tak jak ja, ale w tym, co panowie grali na bębnach, była prawdziwa muzyka. To nie był tylko rytm wybijany. Tam chwilami było kilka rytmów wybijanych, które ze sobą fantastycznie współgrały. To, co prezentuje balet Welisa Lingara, to jest autentyczny, bardzo autentyczny folklor. Jak powiedziałem, byli objawieniem naszego festiwalu na Dolnym Śląsku. Myślę, że Państwu też się podobało. Jeśli tak, to niech się spotkają Wasze łapki i owacja, myślę, się tutaj naprawdę przyda, bo być może jeszcze namówicie ich na jakiś bis. Welisa Lingara i niesamowici bębniarze.